Ach, TikTok, jak ja uwielbiam to medium, naprawdę. Ta aplikacja powoduje u mnie radość, same pozytywne emocje. Więc dzisiaj wspólnie zanurzymy się w odmęty tej aplikacji i przyjrzymy się pewnym perełkom. A mówiąc perełka, mam na myśli pewne osoby, które trochę moim contentem cringują i trochę powodują takie ciary, ale nie pozytywne, tylko w tym negatywnym znaczeniu. Więc za moje starania i za wspólnie spędzoną dzisiaj przygodę ze mną, zostawcie tu łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo miło, bo pomożecie mi dobić 100 tysięcy, co jest moim największym marzeniem, naprawdę. Więc zaczynamy. Seba Official. Nie ten shotter. Tu chodzi o gościa, który zasłynął ze swojego naprawdę ciekawego i oryginalnego kontentu. Począwszy od swoich słynnych live'ów, na których mówił, że ma wykrywacz platyny za 8000 zł. Później baitując ludzi, że zje najostrzejszego chipsa na świecie, na swoim streamie, za jakieś polubienia czy wysyłanie gifciku. Kończąc na tym, co robi aktualnie. A co robi? No powiedzcie, że to nie jest głupie. Gość wymyślił sobie Meister Business Plan, czyli robi live'a nad jakimś jeziorkiem czy stawem, no zbiornikiem wodnym. Stoi tam sobie, gada coś do telefonu i mówi, że na ileś polubień on tam skoczy do wody w ubraniach. To oczywiście nigdy się nie dzieje, bo no to jest po prostu bejter. To jest taki prycz na dupie, którego chcesz się ewidentnie pozbyć, bo cię drażni. Ale dalej masz, dalej wyskakuje. Skakuję do stawu, nagrywajcie ekran. Słuchajcie, teraz skakuję do stawu, wy nagrywacie, kochani, sobie ekranik elegancko. Ja nic nie widzę teraz, kochani, ja nic nie widzę prawie, więc wy sobie po prostu dodajecie środek, dodajecie sobie wszystkich. Godzina 16:16 piszecie już. Godzina 16:16 piszecie już. Julę muszę przypiąć, czekaj, Julę muszę przypiąć, bo Jula naprawdę, kochani, ostatnio to co zrobiła, powiem wam szczerze, Jula, wiesz co zrobiła ostatnio? Wiesz co Jula ostatnio zrobiła? Nie wiem. Najbardziej chyba bawi mnie fakt, że on potrafi nagrać nawet kilkadziesiąt TikToków, gdzie reklamuje te swoje streamy, na których zachęca ludzi do oglądania, bo mówi: to jesteś w błędzie, bo na tym live'ie, który teraz jest, wskoczę. Nie wierzysz? Sprawdź i nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo na każdym live'ie wskakuję, tylko że nie umiem pływać. I w głowie mam właśnie dwie rzeczy, takie dwa pytania zasadnicze. Pierwsze pytanie, dlaczego on zdobywa popularność na naiwności dzieci i dlaczego w ogóle on lubi się na tym wybijać, że ej, bo dziecko to łyknie, dziecko mi wyśle jeszcze gifty, na nie muszę go o to prosić, bo dobrowolnie będzie je wysyłał, abym ja skoczył. Tak się kurwa buduje legendę. To jest właśnie ten pomysł, jak zarobić pieniądze na TikToku. No i druga sprawa, kto to do wygląda. Za przeproszeniem, nie rozumiem tego, bo to jest zwyczajnie nudne. Wyobrażacie sobie siedzieć 2-3 godziny na streamie, gdzie gościu coś gada, non-stop żeruje na tych dzieciach, zachęca do tapowania w ekran i siedzicie, oglądacie tak sobie tego live'a, gościu finalnie tego nie zrobi, zakończy streama i w sumie to z tego nic nie macie, no tylko zwykła strata czasu i poza tym to taki zapychacz. Ale oprócz sobie Official, no cóż, no jak jeden takie rzeczy robi i ludzie widzą, że to się klika, no to oczywiście pojawią się naśladowcy. No i taki jeden naśladowca Seby dzisiaj mi się na głównej pokazał. No i właśnie o nim teraz. TikTokerzy to jak te szopy pracze. Jak kraść, to tylko ze śmietnika. Tak, słynny cytat wielkiego poety Gorgonzoli w Blog. No i trafił się jakiś TikToker o niku Karmelka. No i co on ma ciekawego do zaoferowania? Otóż, no niedużo, bo robi dosłownie to samo, co Seba Official. Nawet pomysł, który wziął od niego, jest bardzo podobny. Prawie 1:1 taki sam na jego streamy. Czyli gość będzie skakał też do zbiornika wodnego. Tylko nie do stawu, a do swojego basenu w ogrodzie. I to jest jego głównym atutem na tych live. Znaczy, tak wchodź, nie rób tego. Tak wchodź, nie rób tego. Wszystkie osoby piszecie tak wchodź albo nie rób tego, bo ja już muszę za chwilę tam wskakiwać. Gość ma taką samą praktycznie też taktykę jak Seba, czyli nagrywa kilkadziesiąt nawet TikToków, gdzie promuje te swoje streamy, na których mówi: ej, słuchajcie, ja dzisiaj wskoczę w ubraniach, tak? Widzowie musicie być. Po czym masz takie gówno live w DC, wchodzisz, a gościu: ej, tapujcie, ej, od 16:45 i 57 sekund ja wskoczę do wody w ubraniach, bądźcie przy tym, oglądajcie. Ale tego naprawdę robi się cała plaga. Mamy jeszcze takiego cesarza Narcyza na przykład, on robi też podobne rzeczy, że coś na przykład zje tam za ileś polubień. No generalnie ta plaga TikTokerów, którzy robią takie streamy, dla mnie jest to żałosne i nie wiem czemu jeszcze takie robactwo się na TikToku dalej zalęga. A teraz przejdźmy do kolejnej gwiazdy, a w zasadzie to dwóch gwiazd na TikToku. Mama Iwerka, oj, jak uwielbiam te dwie TikTokerzyny. Słuchajcie, jak macie zaburzenia odżywiania, nie przejmujcie się, przecież każdy je kiedyś miał, nie? Jak widzę w DC jakikolwiek TikTok od tej pary, to troszeczkę mnie to zaczęło cringe'ować. W sumie to coraz bardziej, patrząc na to, co aktualnie one robią. Nie przeproszę, suko,
Lepiej przeproś swojego starego. Tak, wiemy, że Werka poszła w stronę muzyczną i dla niej to raczej dobrze się nie skończyło z powodu takiego, że zwyczajnie no tego talentu do tworzenia muzyki to za bardzo nie ma. No i aktualnie ich content się w ogóle obrócił o 180 stopni, bo kiedy jeszcze mieliśmy jakieś tam śmieszkowate treści bądź jakieś opowieści, nie wiem, jakieś story time'y i w ogóle, no to nie było jeszcze takie złe, ale teraz jak wejdziecie sobie na ich konto, to jest to po prostu totalna masakra. Zwyczajnie cringe i żenadę odczuwacie, jak oglądacie sobie te ich najnowsze TikToki. Przeproszę, suko, lepiej przeproś swojego starego. Czy czasami nie wstyd ruro za tę moralność kalnego? Przykładowo widzicie taką reakcję matki Werki na jej piosenkę, gdzie ona jeszcze to w ogóle: wow, jakie to jest cudowne, córcia, stworzyłaś normalnie dzieło sztuki. Ale to ładnie zaśpiewałam. Ja ładnie zaśpiewałam. Ty też. I powiedzcie mi, jakie macie uczucie, gdy widzicie coś takiego? No, ja odczuwam niezłe mrożenie w środku. Wszystko, krew zamarza, mózg zamarza, serce staje. Wiecie, najbardziej mnie boli chyba ta ich udawana ironia, bo gdy ktoś, powiedzmy, ich wyśmieje albo skrytykuje, to one próbują obrócić to wszystko w żart, co nie do końca wygląda to dobrze. No, moim zdaniem jest to bardziej właśnie takie: to jest po prostu masakra, aniżeli ma to jakkolwiek być dobrze odebrane. I wygląda to tak, jakby miały strasznie wybujałe ego, jak pewna Ksansana, która też jak ktoś ją skrytykuje, że nie umie śpiewać, to zaraz: no ja pięknie śpiewam, ja mam talent i ty się nie znasz. Realia są takie, jakie są, że Werka nie powinna po prostu śpiewać, okej? Okay? I ten ich content aktualnie jest po prostu strasznie mrożący. Jak już znajdujemy się w tym uniwersum mrożących TikTokerów, to koniecznie trzeba tutaj przytoczyć przykład weganki znanej z TikToka właśnie, gdyż na tym medium zyskała swoją rzeszę fanów. No i jak teraz wejdziecie sobie na jej konto i przeskrolujecie sobie te najnowsze TikToki, to otrzymacie takie bardzo adekwatne, śmieszne treści, bardzo takie merytoryczne i wiele mają wspólnego z tym jej weganizmem. Otwieramy podręczniki, strona 10, szybciutko i zapisujemy sobie temat. The Veganka, dlaczego jej nienawidzę? I encourage you to wonder what it means to be a number. Dla mnie to osobiście wygląda jak właśnie parodia jakiejś osoby wege, albo inaczej, wyśmiewanie wega. To nie jest żadne promowanie tej właśnie diety i to jest ewidentnie robienie sobie z tego żartów. To weźmie na poważnie, ludzie sobie z tego kręcą bekę, ludzie to krytykują, a prawdziwi weganie, tacy normalni, ją krytykują też w komentarzach i się jej wstydzą, więc The Veganka to jakiś, nie wiem, może kolejny projekt Oj Wojtka, albo coś jak Grażyna Żarko może. To jest właśnie ten level. No nie wiem, ale to wszystko na to wskazuje. Poszlaki i moja intuicja mi tak odpowiada. No i doszliśmy do końca naszej przygody przeglądania TikTokerów z polskiego podwórka. I jeżeli chcielibyście drugą część, co bardzo chętnie zrealizuję, no to muszę być tym youtuberem, który poprosi was wyżebra o zostawienie lajka i suba z dzwonem, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. No jak tego nie zrobiłeś, to my się, chłopie, nie polubimy, no bo jak? No i też zapraszam was na moje social media, jak Instagram, na który naprawdę warto wejść, zobaczyć moje foty, no i może polubić tak parę, byłoby naprawdę fajnie. No i też Discord, który tam jest nieaktywny, co prawda, ale może będzie aktywny, więc do wszystkiego dostałem wam linka w opisie. Się trzymajcie i co? No i widzimy się chyba w kolejnej takiej przygodzie, no myślę, że będzie super, że świetnie się będziemy bawić.